Być może dla Barcelony dzisiaj to będzie jeden z najtrudniejszych wyjazdów w sezonie 2016-2017. Kibice witają swoich idoli, swoich piłkarzy, a więc Celtę, nawet taki transparent tutaj pojawił się tuż przed spotkaniem, Tomku, transparent mocno dowcipny. Tak, jeden z dzieciaków w barwach Celty napisał na transparencie: Neymar, oddam ci mojego ojca za twoją koszulkę. Widzieliśmy wiele takich transparentów, takie prośby to wręcz norma. No i ciekawi jesteśmy, czy Neymar zareaguje na tę prośbę. Oto już skład Celty. Celta w bramce numer 1, Sergio Alvarez. Następnie czwórka obrońców, Roncalia, Cabral, Sergi Gomez i Hugo Mayo. Trójka piłkarzy w drugiej linii, Pablo Hernandez, Radoja i Vaz. No i wreszcie trójka zawodników z przodu, to jest Pongonta, Pionesisto i Yago Aspas, który zagrał naprawdę dobry mecz rok temu tutaj na Paleidos, kiedy Celta wygrała z Barceloną 4-1. Krótka przerwa. I sędzia od 2014 roku w La Liga, dla niego to 41. mecz na poziomie hiszpańskiej ekstraklasy. Skład Barcelony. 1 Marc-André ter Stegen, 20 Sergi Roberto, 3 Gerard Piqué, 24 Jérémy Mathieu, 18 Jordi Alba, 21 André Gomes, 5 Sergio Busquets, 7 Arda Turan, 12 Rafinha, 9 Luis Suarez i 11 Neymar. Tomasz Ciągała znacznie szybszy niż realizator tej transmisji, coś nie może sobie poradzić drugi raz. Już próbował pokazać nam tę planszę ze składami, czy do 3 razy sztuka, czy już da za wygraną. Chyba ta druga opcja i za chwilę Vicandi Garrido da znak do rozpoczęcia tej rywalizacji. Barcelona na... Jeszcze Arda Turan. Trwa cały czas ta akcja ofensywna Barcelony. Arda Turan, Luis Suarez, Arda Turan, ależ to raz kepali i broni jednak Sergio Alvarez. Pięknie gra Barcelona w tym spotkaniu. 11-12 minuta spotkania. Cały czas 0-0, ale naprawdę dwie bardzo fajne akcje podopiecznych Luis Enrique. No ta akcja rzeczywiście mogła się podobać. Niektórzy sądzili, że dzisiaj Luis Enrique da odpocząć Sergio Busquetsowi po tym, jak ten popełnił błąd w tym ostatnim meczu Ligi Mistrzów z Borussią. Tę piłkę do Rafini. Rafinha jeszcze szerzej do Luisa Enrique. Teraz André Gomes w polu karnym piąskuje Sergio Alvarez. Skończyło się tylko na strachu jeszcze uderzenie z dystansu. Ale ten strzał nie był idealny w wykonaniu Sergiego Roberto. Fantastycznie ostatnio wygląda wychowanek Barcelony pod każdym względem. Już zrównał się z Danim Alvesem, jeżeli chodzi o liczbę asyst w poprzednim sezonie. Porównując oczywiście z dokonaniami Sergiego z tych rozgrywek, też świetnie wygląda, jeżeli chodzi o obowiązki defensywne. W ostatnim meczu ze Sportingiem Gijón Zalita starała się o ściągnięcie w letnim okienku transferowym Munira El Haddadiego, który nawet wyraził zainteresowanie przyjściem na Balaidos, ale później pojawiła się... O, niezłe to podanie, Pionesisto w polu karnym i gol! I gol! 1-0 Celta obejmuje prowadzenie z Barceloną. 22 minuta tej rywalizacji. To ma być nowa gwiazda Celty Vigo. Pionesisto ściągnięty z FC Midtjylland w ostatnim okienku transferowym. Około 6 milionów euro zapłacił Carlos Mourinho za tego zawodnika, który docelowo, tak jak mówiliśmy, ma tutaj zastąpić na Balaidos właśnie Nolito. No i aż się przypomina ta Celta z poprzedniego sezonu. Może momentami brakowało takiej płynności przy współpracy ofensywnych zawodników w tym sezonie, zwłaszcza na początku. No i kto się tutaj pomylił? Sergio Busquets. Koptał do niego piłkę Marc-André ter Stegen. Chyba nie zauważył tego w pierwszej chwili Busquets. No i ten błąd kosztuje bardzo, bardzo dużo. Wreszcie jest radość. Pierwsza dzisiaj radość na Estadio Balaidos w Vigo. Celta prowadzi z Barceloną 1-0. Drugi gol w tym sezonie. Pionesisto trafił z Espaniolem. Trafia z Barceloną. Ma patent na drużyny z Katalonii. Pionesisto. 21-letni skrzydłowy, tak jak powiedziałeś, urodzony. Jest Jordi Alba. Mało aktywny na razie Jordi Alba, mało widoczny w tym spotkaniu, a Celta się rozkręca. Celta nabrała wiatru w żagle. Już okazja znów przed drużyną z Vigo. Jako Aspas sam, jako Aspas ter Stegen. Na sutrożne, no teraz ostrzeliwana raz po raz bramka ter Stegena. Zamienili się miejscami Jordi Alba z Jérémy Mathieu. Nieco skonfundowany takim zachowaniem kolegi, odniosłem takie wrażenie. Francuski stoper Barcelony. No i też opłaciła się ta akcja Yago Aspasa, bo przynajmniej przyniosła rzut rożny. No chyba nie spodziewał się Marc-André ter Stegen, że będzie miał tyle pracy na początku tego meczu. Mówił Luis Enrique, to może być jeden z najtrudniejszych wyjazdów w tym. Wielbia takie sytuacje, ale teraz łatwo sobie z nim poradził Gustavo Cabral.
Jako Aspas, na razie osamotniony na połowie rywala, już koledzy przychodzą z pomocą, jest między nimi Pablo Hernandez, Aspas sam i gol na 2-0, fantastycznie wykończył tę akcję, Jako Aspas asystował przy bramce na 1-0, teraz podwyższa na 2-0 na Balaidos, Barcelona na kolanach. Budzi się Celta z poprzedniego sezonu, ale budzi się też ten Jako Aspas w swojej najlepszej wersji, to... Drugie już trafienie Jako Aspasa, wcześniej też strzelał w meczu ze Sportingiem Gijón, no i naprawdę może brakować Nolito, może brakować Orellany, może brakować także Augusto Fernandesa, ale jednak pewna podstawa, pewien fundament u Eduardo Berizzo pozostaje ten sam, właśnie te niezwykle groźne kontrataki. Wszystko rozpoczęło się od straty Luisa Suareza, który nie poradził sobie z defensorem Celty. Sergio Busquets nie zdołał przeciąć tego podania, wracał tutaj, żeby zobacz, jaką robotę wykonał Pablo Hernandez, jak on tutaj jak on absorbował uwagę obrońców, wziął ich na siebie, a Jako Aspas miał wystarczająco dużo miejsca, wystarczająco dużo czasu, miał zielone światło, żeby uderzyć i zrobił to perfekcyjnie. Rzucił mu się pod nogi jeszcze pikę, rzucił się do tej piłki Marc-André ter Stegen, ale nic z tego, Jako Aspas trafia i jak żywo przypomina nam się spotkanie z 23 września 2015 roku, te katalońskie demony na Balaidos wróciły. No i Celta rusza po kolejną bramkę. Daniel Vaz, świetna piłka i co? I 3-0, tak jest! To jest szok! To jest absolutnie szok! To jest coś nieprawdopodobnego! Celta prowadzi 3-0, a Barcelona KO! Czy to drugie trafienie Jako Aspasa, czy bramka samobójcza? Chyba bramka samobójcza, Tomku. Chyba nie wierzy, jest to samobój. Nie wierzy, że remi Matia, Eduardo Berizzo. Też nie wierzy, moim zdaniem, Eduardo Berizzo. Co tutaj się wyprawia? Que pasa aquí? Que pasa en Balaidos? Świętuje stadio Balaidos Marc-André ter Stegen. Mówiłeś o tych demonach związanych z Celtą w przypadku Barcelony. Andres Iniesta też nie wierzy. On gdyby dzisiaj wyszedł na boisko, rozegrałby 600. mecz w karierze, no ale... Kto tutaj się pomylił? Jordi Alba. Nie, Arda Turan. Arda Turan stracił tę piłkę. Tak, to on. Później Daniel Vaz. Ale świetne było to podanie od Daniela Vaza i samobójcze trafienie byłego reprezentanta Francji, Jeremiego Mathieu. Ale dograł tę piłkę w tak kapitalny sposób świetne Daniel Vaz, podanie. Że... Bardzo często właśnie tak padają bramki samobójcze. Tak. Takich Realu Madryt na Bernabeu, tylko remisując Eibar 1-1. Barca chciała to wykorzystać. Hugo Mayo ter Stegen broni. Broni ten strzał, teraz bardzo dobrze niemiecki bramkarz. Arda Turan nie podnosi się z murawy, Brazylijczyk. Widzi to Busquets. Barcelona gry nie przerywa. André Gomes, prostopadła piłka do Suareza. Suarez nie trafił. Luis Suarez od bramki za chwilę rozpocznie. Sergio Alvarez. Nawet na moment nie możemy spojrzeć z Tomkiem, czy w prawo, czy w lewo, czy w notatki, czy w telefon, w Twitter, w La Zabawę, bo tutaj tyle się dzieje na Balaidos. Jak na razie to jeden z lepszych meczów Primera División w tym sezonie, ale też, cytując klasyka, liga jest ciekawsza w tym sezonie, bo mamy... O zapasach to chyba kuchenne rewolucje tylko w polskiej telewizji. Co za suchar. I teraz 42 minuta, rzut wolny dla Barcelony. Neymar! Piłka poszybowała jednak obok bramki Sergio Alvareza. A tu jeszcze raz to podanie. Przyjął kapitalnie piłkę pionę Sisto i strzelił bramkę. Niektórzy duńscy dziennikarze zwracali uwagę na to, że Celta sięgnęła po pionę Sisto z tego względu, że ten zawodnik świetnie nadaje się do gry w systemie 4-3-3, ale że jest piłkarzem na tyle, żeby to źle nie zabrzmiało prymitywnym, że przy żadnym innym systemie nie potrafi pokazać swoich atutów, żeby podawał piłkę swoim kolegom. Już wracamy w pole karne ter Stegena. Kolejna akcja i teraz ter Stegen dostał tą piłką i tych odgłosów z trybun i na odwrót. André Gomes, Neymar, ładna teraz kolonkowa akcja, André Gomes do Neymara, podbita piłka, jeszcze asekurował do końca Sergio Alvarez, rzut rożny. Pograli tak na początku tego meczu, kilkakrotnie zawodnicy Barcelony, wreszcie też z dobrej strony pokazał się André Gomes, bo jego dobrej formy dzisiaj brakuje i to bardzo. W pierwszej połowie Portugalczyk zaliczył tylko jedno takie otwierające podanie, które rzeczywiście mogło się podobać, a czy tutaj w tych pucharach, Paco Alcácer na rozgrzewce. I
Iniesta na pole karne i gol! Gerard Piqué, który dotychczas notował bardzo złe zawody, teraz strzela tę bramkę na 1-3 i pytanie, które ciśnie nam się na usta, czy Barcelona wraca do gry? No i tyle mówiliśmy o tych stałych fragmentach gry, o rzutach rocznych, o rzutach wolnych Barcelony. Wreszcie któryś z nich przyniósł efekt. Zwykle Luis Enrique w takich sytuacjach świętuje razem z panem Carlosem Unzué, ale tutaj jest zdecydowanie za wcześnie, by cokolwiek celebrować. To wszystko zostało wypracowane. Zresztą, kiedy Frank Rijkaard prowadził Barcelonę, ten zespół posiadał 4 sposoby rozegrania stałych fragmentów gry, które były delikatnie zmieniane w zależności od rywala. Pep Guardiola potrafił przepakować swoich zawodników wręcz wiedzą, także a propos stałych fragmentów gry. A Juan Carlos Unzué pracuje za każdym razem. Bardzo słaby procent dokładnych podań, tylko 30. I jest ta prostopadła piłka i to jaka? Rzut karny! Rzut karny dla Barcelony zdaniem Ricardiego Garrido. Trochę się wstrzymał, ale pewnie dostał wskazówkę od swojego asystenta. Będzie żółta kartka dla Hugo Mayo, a Barcelona za chwilę stanie przed kapitalną okazją. Widzimy teraz, drodzy Państwo, jak reagują kibice Celty. Oni już czują, co tutaj się dzieje, co tutaj się święci. Mówiliśmy o tym, że Gerard Piqué rozgrywał słaby mecz, a strzelił gola. Podobnie ocenialiśmy występ André Gomesza. Koniec końców udało się Portugalczykowi nie wywalczyć rzut karny w tej sytuacji. Był tutaj kopnięty, był podcinany André Gomes, nie ma żadnych wątpliwości. Słusznie wróci do żywych. Czy Barcelona złapie kontakt? Czy Barcelona złapie tlen i czy podłączy do tlenu Barcelonę Neymar? Neymar, gol! Gol, gol! 2-3 na Balaidos. Szykuje nam się, Tomku, remontada! Neymar strzela swojego 5. gola w tym sezonie. Patrząc na wszystkie rozgrywki, Sergio Alvarez próbował zaczarować Brazylijczyka tymi ruchami w bramce, ale ostatecznie Neymar bardzo inteligentnie podszedł do tej jedenastki. No i ożywili się nieliczni kibice Barcelony. Też wstrzymał się przed uderzeniem Neymar, tak w swoim stylu można powiedzieć. Niegdyś w Brazylii bardzo często podchodził tak do tych jedenastek. To się nazywa paradzinia po portugalsku i często przypominano to właśnie Neymarowi, czy powinno się tak podchodzić do rzutów karnych, ale tutaj... Piqué. Teraz z trójką z kolei Celta, Pione Sisto. Zbiegły z prawej na lewą stronę, Pione Sisto i broni Ter Stegen. Pewny chwyt niemieckiego bramkarza. Nie jest przywiązany do ani jednego skrzydła Pione Sisto, ale tak też wyglądała Celta w poprzednim sezonie, kiedy grali trójką Nolito, Aspas, Orellana, to ci skrzydłowi bardzo często zmieniali flanki po to, żeby zaskoczyć. Chociaż pamiętajmy, że to była trudna piłka do interwencji dla każdego stopera, zagrywana naprawdę bardzo dobrze, kąśliwie. No i tak niefortunnie interweniował Jeremy Mathieu. A teraz uwaga, no proszę, 77. minuta i Celta strzela bramkę na 4-2. Ja nie chcę mówić, a nie mówiłem wielokrotnie, że kiedyś takie zabawy z piłką Ter Stegena będą kosztować Barcelonę bardzo, bardzo drogo. Coś nieprawdopodobnego, mówił Marc-André. To nie jest nic nieprawdopodobnego, panie redaktorze. To się musiało stać. Bo to się działo w Bundeslidze, kiedy był bramkarzem Borussii Mönchengladbach. Popełniał takie same błędy Marc-André Ter Stegen. Mówił, przykro mi, ale dalej będę podejmował ryzyko Marc-André Ter Stegen. Przykro jest teraz Luisowi Enrique i kibicom Barcelony. Im musi być przykro po takim zagraniu Ter Stegena. To jest ryzyko niepotrzebne, bo wiemy o Ter Stegenie, że jest bramkarzem grającym nogami naprawdę świetnie. Pewnie jest pod tym względem jednym z najlepszych bramkarzy na świecie, ale tutaj po prostu oddaje za darmo bramkę rywalowi i to w tak kluczowym momencie, bo teraz Barcelona już może tego spotkania nie zremisować. No nawet najwięksi zwolennicy Marc-André Ter Stegena nie będą w stanie wybronić go po tej sytuacji. My już nie chcemy przypominać tych akcji z Florencji, ale z Mikelem tak San Jose, samo było w Borussii Mönchengladbach. Pamiętam te mecze, kiedy Ter Stegen bronił w Borussii Mönchengladbach. On bronił oczywiście też... Jago Aspas wraca za nim, ile sił w nogach. Jeremy Mathieu nie dał rady. Jago Aspas! Jago Aspas! Nie ma gola. Jednak zabrakło minimalnie precyzji. Tutaj pytanie, jak to był bliski asysty. No i Marc-André Ter Stegen, zaliczający doskonałą asystę przy bramce Pablo Hernandeza. Weltklasse. Asysta weltracji, bo Barcelona jeszcze powalczy. Jeszcze mają 10 minut. Barcelonę na to stać. Pamiętajmy, że oni strzelili dzisiaj 2 bramki. Denis Suarez powalczył z Jago Aspasem. Wrócił Aspas, faulował teraz Denisa Suareza. Ten utrzymał się na nogach. Dobra szutka i gol! I gol! 3-4!
i znów Gerard Piqué. I teraz będzie pasjonująca końcówka. Co za mecz, co za roller coaster. Dzisiaj oglądamy tutaj na Balaidos. Roller coaster, który absolutnie nie zamierza się tutaj zatrzymać. Gerard Piqué strzela swojego drugiego gola. I pytanie, czy Eduardo Berizzo wycofa teraz zmianę, bo on szykował do wejścia już na moment Johna Guidettiego, wysokiego, silnego, środkowego. To było kluczowe. Denis napastnika Suarez, który się nie przewrócił, mimo tego, że czuł kontakt na plecach, że był tam trzymany. Poszedł do końca, dośrodkował, a Piqué jeszcze raz potwierdza, że głową gra naprawdę fantastycznie. Strzela bramkę. On ostatnio mówił, że bardzo daje mu bardzo... Arda Turan, Sergi Roberto biega w pole karne, teraz Neymar! Nie trafił Neymar! Kto wie, czy to nie była piłka meczowa, którą miał na głowie Brazylijczyk. Doskonałe dośrodkowanie z lewej strony Sergiego Roberto. Rzadko pojawia się w tym sektorze boiska wychowanek Barcelony. No i zobaczmy, w jaki sposób Neymar był bliski pokonania Sergio Alvareza. Bardzo ładnie uwolnił się tutaj odkrycia Brazylijczyk. Będzie potrzebny John Guidetti w końcówce tego spotkania zespołowi Eduardo Berizzo właśnie po to, żeby... Amicandi Garrido uciął sobie pogawędkę. To jest ta sytuacja. Gdyby piłka leciała w światło bramki, byłby gol, bo widzimy, że tylko odprowadził ją wzrokiem Sergio Alvarez. Zespół Eduardo Berizzo ze strony publiczności, wreszcie kibice włączyli się do gry. André Gomes, 11 piłkarzy Celty za linią piłki. Denis Suarez na pole karne, Piqué obok. Poluje na hat-trick Gerard Piqué. Wściekły teraz, że ta piłka nie wpadła. Gerard Piqué, Luis Enrique, Josué, oni patrzą tylko na to, co dzieje się na murawie. Licząc na wyrównującą bramkę swojego zespołu. Ma niesamowitą intuicję Gerard Piqué, jeżeli chodzi o to odnajdywanie się w polu karnym rywali. Ostatnio tłumacząc tego gola z myślą. Neymar, Guidetti. Guidetti wyłuskał tę piłkę, odegrał do środka. Okazja przed Celtą Ter Stegen. Liczył na podanie John Guidetti od Chile. Neymar, Jérémy Mathieu, piłka poza boiskiem. Piłka poza boiskiem, Vicandi Garrido spojrzał na zegarek. I kończy ten mecz. Barcelona przegrywa na Balaidos po raz drugi z rzędu. Przed rokiem było 1-4, teraz 3-4. Aż się wzruszyli. Nie mogą w to uwierzyć piłkarze Celty. No tak jakby zdobyli tutaj mistrzostwo Hiszpanii, ale zawsze mecze wygrane przeciwko Barcelonie, szczególnie tak trudne jak to dzisiejsze spotkanie, one smakują zupełnie wyjątkowo. Czwarte z rzędu zwycięstwo Celty Vigo, jeżeli ktoś chciałby Eduardo Berizzo, stracił posadę po tym kiepskim początku, to dzisiaj widzi, że warto było zostawić go na stanowisku. Posłuchajmy Balaidos. Pośpiewali sobie na koniec tego meczu kibice na tym stadionie. Tańczy John Guidetti. On akurat jest znany z zamiłowania do muzyki, bo podczas takiej oficjalnej prezentacji zespołu przed sezonem chyba nawet rapował John Guidetti, o ile się nie mylę. No i dzisiaj będzie okazja, żeby poświętować przed wyjazdem na zgrupowania reprezentacji. Niesamowity mecz Celty Vigo. Ogólnie nieprawdopodobne spotkanie i czwarte z rzędu zwycięstwo drużyny Eduardo Berizzo. Kibice nie opuszczają jeszcze stadionu. Oni zostają, by podziękować swoim piłkarzom. Zasłużyli na to podopieczni Eduardo Berizzo, bo rozegrali dzisiaj bardzo skuteczną pierwszą połowę. Oczywiście, że mieli kłopoty w drugiej, ale w kluczowym wydawało się momencie Ter Stegen źle kopnął piłkę i ta wpadła do bramki, odbijając się od głowy Pablo Hernandeza. Słuchamy Balaidos. Celta, 4-3. Celta dzisiaj wygrywa z Barceloną na zakończenie siódmej kolejki Primera División. Nie wykorzystali dzisiaj tego potknięcia Realu Madryt. Przypominamy, że Real dziś na Bernabeu tylko zremisował z Eibar 1-1. Real przeciętny grający, by nie powiedzieć momentami bezbarwnie. Barcelona w pierwszej połowie grała źle. My Państwu, a właściwie ja jestem jeszcze winien ogłoszenia parafialne, mianowicie mamy wspólny konkurs ze stroną soccerpoint.pl. Nagrodami w konkursie są bony o łącznej wartości 1000 zł. Wygrywają docelowo 4 osoby, które popiszą się najbardziej kreatywnymi odpowiedziami na pytanie konkursowe. To pytanie jest także na naszym fanpage'u na Facebooku, opublikowanym wczoraj o godzinie 15. A to pytanie brzmi, wyobraź sobie, że jesteś projektantem strojów piłkarskich drużyn, które na co dzień możesz oglądać w Eleven. Jak będą wyglądały trykoty twojego ulubionego zespołu? To tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. Warto wziąć w tym udział. To taka konieczność, jeśli chodzi o to przedstawienie
na antenie, a teraz widzimy liczby tego spotkania. Drodzy Państwo, to był niebywały mecz dzisiaj na Estadio Palaídos Vigo. Celta lepsza od Barcelony 4-3. Barcelona goniła, ale nie dogoniła tego wyniku. Za nami już siódma kolejka, teraz przerwa na reprezentację, a później spotykamy się w ósmej kolejce już niebawem, bowiem 14 października 2016 roku. W tej chwili w klasyfikacji strzelców prowadzi Antoine Griezmann z dorobkiem 6 bramek, Luis Suarez 5 goli, Messi, Neymar, Ruben Castro, Sansone. Oni mają po 4 bramki. Tak jak powiedzieliśmy, następna kolejka rozpocznie się w piątek meczem Las Palmas Espanyol. Real Madrid zagra z Betisem, Barcelona u siebie z Deportivo, a Atletico podejmie Granadę. To jeśli chodzi o te mecze drużyn walczących o mistrzostwo Hiszpanii. Już Państwu pięknie dziękujemy za uwagę. Dziękuję Ci, Tomku. Tomasz Ciąkała. Patryk Mirosławski. Dobranoc.